Święty Józef jest jednym z tych, którzy zostali wplątani w historię zbawienia, można powiedzieć. I każdy z nas niejako jest wplątany w historię zbawienia. I Święty Józef, który jest może patronem wszystkich tych, którym Pan Bóg poprzewracał plany. Bo przecież chciał mieć żonę, chciał mieć dzieci, miał pracę, miał własny warsztat. Najprawdopodobniej normalne, zwykłe życie zwykłego, przeciętnego człowieka. I zostało to nagle kompletnie przewrócone do góry nogami. I do tego całe swoje życie późniejsze musiał się opiekować dzieckiem, które nie było jego. Myślę, że to jest patron wszystkich tych, którym w życiu przydarzyły się nagłe wydarzenia, choroba, nieszczęście, nie daj Boże śmierć dziecka lub też narodziny dziecka niepełnosprawnego. A przecież marzyliśmy już od kołyski jeszcze, zanim się urodziło, że będzie profesorem matematyki, a tu rodzi się syn z zespołem Downa. I Święty Józef oczywiście, jak każdy człowiek, miał duże wątpliwości, miał do tego prawo. Ale przeważyło co? Przeważyła nieprawdopodobna ufność, że nawet w jego ludzkim myśleniu wszystko to jest ciężką niesprawiedliwością i wcale się w to plątać nie chciał. Ale Pan Bóg wie lepiej. I co osiągnął Święty Józef za swoją wierność? To, że żył pod jednym dachem ze Zbawicielem.